Słuchajcie, ten zamek... Stay low. On wygląda zupełnie inaczej. On wygląda zupełnie inaczej w rzeczywistości. Słuchajcie, nie wiem co Netflix zrobił z tym zamkiem, ale to jest zupełnie inny obiekt. Jedziemy tam na sesję, pokażemy jak ten zamek wygląda naprawdę, jak można go fajnie pokazać. Let's go! Przez cały dzień dzisiaj były fatalne warunki, ale patrzyłem na prognozę i faktycznie sprawdziła się, bo jeszcze pół godziny temu padał śnieg i przyjechaliśmy zrobić sesję a la Wiedźmin. Kto oglądał ósmy epizod Wiedźmina na Netflixie, będzie wiedział dokładnie o co chodzi. Te mury, to wszystko jest ok. Cały zamek prawie jest ok. My sobie zobaczymy zaraz. Tego mostu tutaj w ogóle nie ma. A skąd te drzewa? Skała jest realna. Częściowo są realne te rzeczy, ale to jest skała niedźwiedź, a to lalka. Słońce jest już nisko, jeszcze zostało może ze 20 minut dnia. Muszę się trochę sprężyć, żeby zrobić tą sesję. Zrobiłem sobie zdjęcie tego ekranu z Netflixa, żeby zobaczyć dokładnie na jakiej wysokości był ten dron podczas oryginalnego filmu, kręcąc oryginalne zdjęcia. I zaraz zobaczymy, jak się to ma do tego, co postaram się zrobić. Wziąłem dzisiaj Mavica Air. Mavic Mini odmawia posłuszeństwa, ale zaraz ten maluch pokaże, co potrafi. Tutaj charakterystyczne dla tego kadru jest, że w realu mamy tam miasteczko właściwie w tle zamku, a tutaj w Netflixie mamy w Wiedźminie góry i taki fantastyczny kanion, a także most. Tak zupełnie nie ma i widać jaka mocna była postprodukcja tutaj, jak dużo efektów specjalnych dodali. Natomiast chcę wam powiedzieć, że można faktycznie zrobić lepsze ujęcia. Za chwilę jeszcze pokażę, jak wygląda odtworzenie i porównanie dokładnie najbardziej zbliżonych kadrów, jakie znalazłem. Tutaj mamy faktycznie to, co udało nam się zrobić. Także rzeczywistość kontra telewizja czy produkcja telewizyjna zupełnie inna. A tutaj widzimy ten kadr, który można byłoby wydobyć i on jest naprawdę fajny. Ostatnio jak byłem tutaj, to był mróz i muszę wam powiedzieć, że było naprawdę groźnie pod kątem pogodowym. Dzisiaj jest mega fajnie. Okej, okay, spróbujemy to zlądować. Uff. Szczęśliwie zlądowałem i szczęśliwie przeprowadziłem ten lot, ale jest ciasno tutaj, jak na moje umiejętności, jak na moją wizję aktualną. Naprawdę mega ciasno. Pierwsza sesja udana w takim sensie, że nie rozwaliłem tego Megabi. Przeniosę się tam, gdzie jest trochę więcej może ludzi, ale za to jest dużo więcej miejsca, bo tutaj jednak mam za dużo wysokich drzew i za dużo skał. To jeszcze nie ten poziom. Może dopiero po miesiącu. Ale spokojnie, myślę, że będzie ok. Są jeszcze dobre warunki przez spokojnie z godzinę, więc na 2 minuty się załapię dobrego lotu na pewno. Thank you.
Jest ok. Wylądowałem, uff, cały. GoPro też cały. Spoko. Słuchajcie, tutaj była taka jazda, jak kręcili tego Wiedźmina, że ludzie wiedzieli, ci miejscowi. Spółka Zamek, która tutaj ten zamek ma pod swoją pieczą, miała tajemnicę, nie mogła się wygadać. Natomiast ludzie o tym doskonale wiedzieli, że tutaj będzie Wiedźmin, czy jest Wiedźmin kręcony. Niedużo scen tak naprawdę, kilka scen i myślę, że mogli lepiej wykorzystać te plenery, bo tutaj jest dużo ładniej niż pokazali to na tych ujęciach. Zastanawiam się, czy cokolwiek wyszło z tego. Mam nadzieję, że przynajmniej parę sekund, bo było słabo pod kątem panowania. Może nie tragicznie, ale też nie tak dobrze, jakbym chciał. Coś widać. Okej, wybiorę z tego ujęcia. Jest gitarka. W ogóle miałem inny projekt na dzisiaj, ale nie wszystko zrealizowałem. Całe szczęście, że nie poniosłem strat, bo zwykle jest tak, że jak się wybieram na tego typu wypady jak dzisiaj, to ponoszę straty spektakularne. A było blisko, żebym zahaczył tym racerem o na przykład wieżyczkę zamku i żebym drona zostawił gdzieś na górze, gdzie jest zamek zamknięty. A ten teren tylko wydaje się łatwy. W ogóle nie widać poszczególnych gałęzi. Te gałęzie, które są bez liści, są zupełnie niewidoczne w tych goglach. Naprawdę słabo to wygląda i można tak zahaczyć, że hej, a tutaj jest szereg takich bardzo cieniutkich gałązek. Ogólnie loty FPV są mega ciężkie, szczególnie jak jest dużo w okolicy przeszkód, dużo gałęzi, drzew i skałek, gdzie można rozpieprzyć na przykład GoPro, bo inne części nie są takie drogie, natomiast GoPro 7K Black kosztuje jednak 1500 zł, ale poszło w miarę.